Szanowni Państwo, wyobraźmy sobie sytuację, że pani Ewa Kopacz zamiast bezczelnie kłamać w tamtym momencie powiedziałaby prawdę. Nie mówiłaby o tym, że Rosjanie prowadzą wszelkie działania w sposób należyty, właściwy, ze szczególną starannością, tylko by powiedziała, że Rosjanie prowadzą tak postępowania, że w trumnie mogą znaleźć się dwie głowy, że w trumnie mogą znaleźć się trzy nogi, cztery miednice, że w jednej trumnie mogą znaleźć się ciała w workach na śmieci, poupychane na siłę, że w trumnie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą znaleźć się szczątki innych osób. Czy znalazłaby się wtedy, gdyby pani Ewa Kopacz powiedziała prawdę, choć jedna osoba kochająca Polskę, która nie wyraziłaby swojego oburzenia? Nie znalazłaby się ani jedna osoba, która, podkreślam, kocha Polskę, która nie wyraziłaby wtedy oburzenia. To będzie zaskoczenie na pewno. Panie redaktorze, po prostu kłamała. Pani pewnie się zachowuje. Nie umie pani odpowiadać na pytanie, to niech pani się teraz nie wtrąca. Nie odpowiadam na ustawione pytanie. Otóż ustawione pytania. Czy pani zdaniem, pani Ewa Kopacz, pełniąc rolę ministra zdrowia, mówiła Polakom prawdę? Panie redaktorze, wydaje mi się, że... Mówiła prawdę, czy nie? Mniej więcej poinformowana w kwestii katastrofy smoleńskiej. Myślę, że każdy z nas od 2010 roku jest non-stop informowany w kwestii katastrofy smoleńskiej. Ja powiem może dokładnie, o co chodzi. Pani Kopacz mówiła o przekopaniu każdego... No to wsadźcie panią Kopacz do więzienia.